Wadę zgryzu najłatwiej skorygować u dziecka rosnącego, czyli młodzież między 12 a 18 rokiem życia. Przy niektórych wadach dobrze jest zacząć dosyć późno leczenie, tuż przed kwitaniem, po to, żeby zakończyć je mniej więcej równocześnie z zakończeniem wzrostu. Nieleczona wada zgryzu może powodować silne stłuczenia zębów i duże trudności w utrzymaniu prawidłowej higieny. W zakamarkach między stłuczonymi zębami bardzo trudno jest doczyścić zęby. Tam się zbiera kamień, tam się może rozwinąć próchnica. Jednocześnie zęby nie trafiają na siebie w prawidłowy sposób i zaczynają się przeciążenia tych zębów. Czyli mamy sytuację, kiedy jeden ząb pracuje bardziej niż inne i dochodzi do jego albo uszkodzenia, starcia lub ubytków przyszyjkowych lub rozchwiania zęba, tak zwanej paradontozy. Nieleczone wady zgryzu u dorosłych powodują utratę tkanek twardych zębów. W momencie, kiedy zęby są ścierane przez lata, może dojść do zaburzenia całej płaszczyzny zgryzu, co w dłuższych konsekwencjach powoduje zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych. Nieleczone wady zgryzu mogą powodować nieprawidłowy rozwój twarzy dziecka. Mogą powodować asymetrię twarzy, mogą powodować nadmierne wydłużenie twarzy, jak również duże stłoczenia zębów i nieprawidłową higienę. Nieprawidłowa higiena powoduje szybszy rozwój próchnicy i przedwczesną utratę zębów u dziecka. U osób dorosłych nieprawidłowa funkcja powoduje ścieranie zębów i zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych, albo utracę zębów z powodu paradontozy czy przeciążenia.